Witamy Was! Hello! Cześć, Bodzio! Głownica mi się zagrzała. No widzę! Pracujesz od rana prawie do nocy już. Szarawo. No. To jest dobry żupan ten. No to fajnie. To tylko olej jest widać. Jak się od ziemi albo czegoś uwalisz, to zetrzesz i... Tu jesteś cały mokry, no. Zgrzany. Co, dychy. O, tu już masz ściągnięte. Dużo rzeczy masz ściągniętych. No mam tam olej zlatuje, nie? No. Ze wspomagania, ze skrzyni, z mostu. Tam dalej, no. Tymi dwoma korkami pod spodem i mówię, co będę robił. Czekał, aż zleci. No to wywaliłem zacze, bo musimy to wywalić też, nie? Przy okazji. Wałek. Tutaj to w jakim stanie to jestem? Jest czegoś nawalone, nie wiem po co. To jeszcze nic nie uszczelnia. To jest... To tu jest makabra, tylko woda była. Bodzio, powiedz, co będziesz robił tak mniej więcej przy nie tym ciągniku. Mówię, przy wałowaniu powiedział, co będzie robił. Ja tu nie będę gadał, bo nie wiem co jeszcze. Michała nie ma. Aha. Pojechał po coś tam. No ale nie wiesz, co tutaj dolega? Nie wiem, no wałek. Coś tam może w skrzyni się zobaczy. Michał wie coś. Wstecznie ucieka, czy coś tam. Takiego. Michał tam... Ja się go pytałem, jakby coś się komuś powiedzieć. Nie, ja mówiłem przy wywoływaniu. Aha, przy wywoływaniu. No, no. Jedna zwolnica na pewno będzie tam to ściągała. Aha. No jo. Zobaczcie. Tyle z traktora zostało. Tyle nam zostało, co nam nakapało. No. Bodzio paruje. Radia nie idzie, plus słuchać gdzieś, bo... Bodzio paruje. Bo paruje? Parujesz. Bucha ze mnie para, para. Bucha ze mnie para, para. No. Witamy Was. Z tej strony Super Mafia Ursus. Hello. Bodzio. Hello. I Michał. Ho, ho. Michał to jest sprawca tego całego zamieszania. Nie, to Bodzio. Nie, ty nie? Chciałeś mnie. No ja chciałem. Jeden na drugiego? Ja mówię do Bodzia, rozbieramy całego, bo Bodzio chciał pompę mi wymienić. Ja mówię, pompę to ja sam sobie mogę wymienić. No. Ja mówię, jak jesteś majstrem, to całego rozbieraj. No. Ja jestem majstrem. Pierwszy raz przy takim czymś tu. Ja. Takim rozkręcone jest. Majster pierwszego sortu. Kto to złoży, tego nie wiem. Zobaczcie. Skrzynia jest tu. Pośrednia jest tu. To jest pośrednia, tak? No. No, baniak, wszystko, zobaczcie, jest. No reszta jest poukładane gdzie indziej, nie? Tu. Tam. I co? I co mówisz teraz? Żeś rozkręcił i co z Bodziem? No, filmów nie mamy z czego nagrywać i trzeba rozkręcić ciągnik. A, no tak sobie myślałam, że dlatego będę nagrywała teraz. Czy tak ci ktoś napisał? Ja nie jestem w komentarzach, bo mnie się nie chce. Nie, no. Chodzi o to co? No mów, bo zatajamy. Zatajamy, chociaż ja już w paru filmach mówiłem, nie? Trzeba było go rozebrać, ponieważ po pierwsze, polowe i wsteczne wyskakiwały, nie chodziły biegi, tylko szosowe, już na koniec teraz. No i podnośnik słabo działał, więc podnośnik też idzie pewnie do regeneracji. A tutaj będziemy wszystko zmieniać. Pompy raczej, no tam co mówisz, sztuczkowa pompa pójdzie wek całkiem. Wywalona będzie, po co? Tutaj Marcin mówił, że w zachodnich też nie ma takich, nie? Nie, ale ja już wcześniej mówiłem do niego, a on potwierdził, że wywalić to gówno. Mówią, że nie było, no to wywalimy. Zobaczymy, jak te inne pompy będą wyglądać, to też się powymienia, jak trzeba będzie. Do WOM-u musimy zajrzeć, bo WOM no, się ślizgał po jakimś od szóstki wcale. No, musi być od czwórki WOM. No. No, bo już myślałem, że może trzustkę albo coś włożyć, ale nie. Za długi. No. I co tu jeszcze byś chciała wiedzieć? No wszystko! Sprzęgło jest rozebrane. Wieniec musimy wymienić. Bez tajemnic. Koło zamachowe. Docisk przetoczyć. Wieniec, a docisk jest dobry, tylko przetoczyć, bo lekkie wżery ma, nie? No i co? Ciągnik u nas jest od 2007 roku, od listopada, o ile się nie mylę. Od października. Koniec października? Bodzio go nie chciał. Bodziowa go chciała i... Ja go chciałam. Przez ten czas już przepracował u nas, nie wiem, 7 tysięcy, 8 tysięcy motogodzin może. Jak razem. Nie więcej. Nie, więcej na pewno nie, bo na początku mniej robił. A miał pod 30, jak był kupiony. No nie wiadomo, no bo te zegary tam, wiesz, nie były oryginalne. Kocie.
tutaj przyszła. Gdzie Kotka? Idziesz? No musi być też na filmie, nie? No, no musi być. No. Była na drugim filmiku, teraz będzie na trzecim. No i co? No to będzie jeszcze rozbebeszone, nie? Bo tam już widać łożysko jest. A, tam już łożysko. Muszą być zwolnice wyjechane, nie? To łożysko, jakieś łożysko na pewno w skrzyni. No wszystkie chyba. Palce, jo? Ty mówiłeś? Co? Mam stwierdzić palce, czy co ty mówisz tam do wymiany na tym dekielku? Te wybieraki. Wybieraki. To. Wybieraki? W sumie nie ma dużo takie pierdołki, ale nie? To się ale nazywa. Wszystko to jest wszystko, w środku. Ja już mówiłem do Bodzia. Jak już ten, no to zdejmujemy kabiny i robimy wszystko, nie? No. Ktoś pisał, że opony nowe. Opony są z 2015 nie, czy 16 wodę roku. Ktoś pisał. No dobra, ale pisał, że nowe opony. Że nowe opony. Dokładnie, ja tutaj mu zobaczę, ale 2015 albo 16 rok to są. Zobacz, a ja podejdę tam. 37 tydzień 16 roku. Mówię, w 16 kupiłem. Aha. No 5 lat, dobrze. No 5 lat już mają, nie? A ktoś zobaczył, że teraz dopiero dostał. Ja je ręcznie wymieniałem, cały kontakt. Ja. Potem Michał by śledził, że są jakieś, co zdejmują opony. A tu to ściągnąć, to są jeszcze ryflowane tak. Brzegi, żeby się nie obróciła, nie? Ja, zobaczymy jeszcze, co ten może rozdzielać czterosekcyjny dam, żeby potem już na tuza nie robić bypassów na wyjście, nie? Aha, tu jeszcze idę do przodu, bo ciągnik jest rozpołowiony na wózku. Zobaczcie, się rozjechał. Rozjechali nim. O, tak jest, wygląda tutaj. To jest taki prymitywny wózek, co zrobiłem dawno temu. Do 60, ale... Super, wózek jest. Trochę już rozjeżdżał się tu. Tutaj już waliło, ale to właśnie z przodu, nie? No. Z silnika nic nie da. Jest to. Silniku jest wszystko dobrze. Wymiany do wymiany, nie? A zobaczcie teraz z tej strony, o. Tu jest przechylone, żeby ściekło, nie? Ja. Z tej strony tutaj, o. Jest ciemno, chłopaki już szarawo, chłopaki cały czas robią. Wiadomo, Michał musi iść oprzątnąć i przyszedł dalej. W zeszłym roku sobie tutaj pokaż jeszcze, bo tu nie widać. W zeszłym roku wymieniałem tutaj ten dekielek, bo on pękł. A no i kostka czemu? Była, w żniwa to akurat. No była. Ja, no i ta kostka. A to jest ta sama, co była zacięta? Nie, to jest to dobre. To jest, ta kostka była wymieniona z tą linką razem i ten dekielek tutaj. Mówi, Michał mówi, zrobimy to jutro, ja rano z żniwa wstałem, a było zrobione w nocy. Tak. Ja w nocy zrobiłem sobie tą parę. Trochę czasu to minęło, bo to nie... Kurczę. Z Kacprem. Jo, z Kacprem jeszcze. Kacper ci pomagał. Uszczelniacze, nie? Były walnięte. Uszczelniacze wymieniałem i to i kurczę, to tam trochę zajęło, bo ten dekielek nie chciał pasować, kurczę, na trzy śruby dobrze, a jedna tak, wiesz, jak to jest z tymi nowymi częściami nieraz, nie? A stary był trzasły po skosem, nie? Czy ja, jakoś? Pękł i dlatego uciekło i dlatego wymieniałem, nie? No. No. Nie wiem, jakby były gdzieś tanie obciążniki na tył i czop, ten od szóstki, to bym tam 8 obciążników na koło założył. Czemu? Żeby był cięższy. Taniech nie będzie. Tanich. Dlatego mówię tanich. Teraz złom jest drogi, no. No, a tutaj coś jest z przodu, nic, wszystko przodu, tu? Nie, tam wszystko jest dobrze. Tak. Przód był robiony, no. Silnik jest zdrowy. Patrzyłem, miałem podniesione koła, trzeba dociągnąć, bo dociągnąć? Nie były dociągnięte. No, to się dociągnie. Ale jest minimalnie, czuć minimalnie. No, ale tak to w sumie tam nic nie do roboty. Jak będzie złożone, to... Tutaj mówię, to co jest orzeźbione, no. To jest ze skrzyni. Nie ze silnika, bo ze silnika nic nie cieknie, tylko teraz to trzeba wyczyścić. No sprzęt uwalniło, nie? Ja. A, łożysko oporowe od razu do wymiany i łożysko na docisku tam, nie? Na sprzęgle, to łożysko małe? Oporowe i w koło zamachowe. No, w koło zamachowe tam, no. Łapki są dobre. No, jeszcze ja mówimy do siedzenia na koło zamachowe. I koło zamachowe jest tak potrzaskane, że szok. Ja, koło... I wieniec, idziemy do koła. Koło nie wytrzymuje tej mocy, nie? Tak. Kurde. Nie może. Moc bestii. Michał stwierdził, że nie będzie toczył, bo nie ma już czego brać. Nie, ja mówię, to jest dużo tego, zobacz, jest w tą stronę, tu popękane. Tak, tak. Teraz jakby tokarz tu nóż zagłębił, to pewnie odpryśnie, wiesz? Albo nóż. Zostawię sobie w razie czego, chyba że ktoś będzie chciał kupić, ale sobie zostawię, niech se leży w razie czego, wiesz, na wszelki wypadek. Widać, nie wiadomo, co ten, widać, ale... widać. Widać na kamerce? Na pewno będzie widać, jak widzimy to. Się przetoczy, ma mały próg, a już mam go zebrane. Chodź, a tu jest jeszcze... Chodź, pokaż docisk, bo też niektórzy mamy się czekali. Tu jest rozdzielacz, nie? Ten. Rozdzielacz? Nie, rozdzielacz. Rozdzielacz to... w sumie też tam jest, tak, no. Ale ogólnie to jest podnośnik. Podnośnik, sorki, a od rozdzielacza mówią. Tutaj są, nie? Ja. No tu masz te wyjścia, też już kiedyś zakładałem nowe, ale no tu masz, widzisz, jest jedna para, potem to, co... zahaczasz jak hydropak byś chciała podnosić na przykład albo coś, nie? No i tam wolno. Ale mówię, to jeszcze dołożymy mu. Ogólnie
dwusekcyjny rozdzielacz miał, ale bym chciał cztery raczej, jak od razu już mam wszystko zebrane. Do czego? Będzie w międzyczasie tutaj przyszedł, nie? Ja, tutaj nagraj. Tutaj jest też. Tu jest drobnica na magnesie, żeby czasem drobnica. I tu. Ja, gdzie masz ten? Tu. O, to pokaż wtedy, bo niektórzy będą pisać może. Ale tu jest próg, nie? Lekkie progi, ale to ale trzeba wyczyścić, nie dopiero do to wyczyścić, nie spuścić, nie? Takim. Ale ogólnie, o, tu jest lekki próg, ale no, to zjechał, to będzie. Pobieli, to to starczy, bo będzie, za dużo to będzie dobrze. Nie by sprzęglał znowu. Nie ciągnął raczej. Po malutku, co nie. Wiadomo, jeszcze dużo do czyszczenia, nie? Ale trochę jest wyczyszczone. No. Żeście czyścili. Wstępnie teraz miałem już skrzynię pośrednio, ale już się ciemno zrobiło, nie ma nic widać, trzeba będzie dmuchać. A najlepsze z tego wszystkiego i tak jest to, że mama miała to rozbieranie nagrywać, ale pojechała, miała sprawy do załatwienia, no i tyle z tego wyszło, że teraz nagrywamy dopiero jak jest wszystko już rozłożone, nie? No tak, ale widać, nie? Chociaż jak jest rozłożone. Ale widzisz, ja nie nagrałaś, jak się męczyliśmy, nie? O, zdjęcia, to zdjęcia może do, na społeczeństwie chyba przedstawię, nie? Męczyliście się. Się rozbebeszone wszystko. Zawsze się męczycie, jak coś robicie. Nie? Samemu by było dłużej, a tak jeden, jedną stronę. Jeden drugiemu pomoże, to wiadomo. Jak, gorzej by było, jakby nie miał pojęcia o niczym, nie? Albo on, albo ja, albo Michał, albo ja. Jeden drugiemu i doradzi, i pomoże, to robota idzie. Piw, paw, co dwóch, to nie jeden. Się bał jeden przez las iść w nocy. Za chwilę, poczekaj. W nocy się dbał przez las i się mówi, co teraz? Miał parasolkę, bo jakieś tam odgłosy słyszał. Parasolkę miał, wziął do góry tym szpikulcem i czapę. I idzie. Pif, paf, co dwóch, to nie jeden. He, he, he. Idę do Michała, bo woła. No, ogólnie, poczekaj, bo tu śmieci stoją. Jak ogólnie rozjeżdżaliśmy, nie? To ten Seger tutaj był luźny, wiesz? Czyli on musiał. Wisiał sobie, wisiał. Nie był tam. Tam jest ogólnie, on powinien być tam. Tamten wałek. No, wciśnięty tam w te łożysko. Tam powinien być wciśnięty, widzisz? Zabezpieczony powinien być tym, ale to było luźne. Nie wiem czemu, ale. Ten wałek na sprzęgło to metalowe od pompy. Tam co jest, nie? Przy sprzęgle trzeba razem będzie kupić, bo to nie ma żadnego już klina, nie? No gładki jest. No. On jest wyciągnięty chyba. Tu masz tryby. Na redliczki nie zwracaj uwagi, bo na tym podnosiliśmy skrzynię, nie? No, te były pasy, zawiesia zahaczone. Gdzie ja mam to? Tam, o, kulki mamy wyciągnięte, kulki no, mamy gdzieś w tym. Bo wyciągnąć, tu kulki, nie? A tak ogólnie tryby dość dobrze wyglądają. Bardzo dobrze, nie? Ja powiem, że dobrze wyglądają. Tylko łożyska tam podejrzanie są. Trzeba będzie jakoś to rozebrać wtedy, no nie wiem, nigdy tego nie robiliśmy, zobaczymy jak to nam pójdzie. I tu jest tyle ze sprzęgła zostało na pompy. Trochę dalej. Weź to, żeby to było widać, że tu już jest łyso. Widzisz? Na pompy, na wałek, nie tylko tyle, przekaźnik. Tylko tyle, co już tak zebrało ten cieniutki grzebień i na tym tak już. I dlatego może też nie chciał podnosić właśnie, widzisz? Przez to. No. Bo ale już pompa swoją drogą no też ten jest też, tu nie ma wieloklina, no ja, to trzeba by walić, nie? No to takie pierdołki. No, ale to będzie kosztować wszystko. To się nazbiera. Tak, tak. Też piszą, że nie chcemy zachodnich żadnych. Kiedyś chcemy. Ja ale będą lepsze produkowane chyba, co? Nie, na pewno nie nowego, bo nowe to już nie jest to, co jest ten. Ja jak już zachodnie, to z 90 lat jakiegoś starego. Ale nie nowy, żadny ludzie nowy. Ludzie tu mają nieraz dalej, nieraz bliżej, 30 motogodzin jak zaczęli robić. No to ja powiem o marce już, to nie mają do dziś zrobione. To są różne ciągniki, nie, ale mówię, taki stary. To już uraz zostaje. Ale na początku i tak mówię, kiedyś jak też się porobi te nasze czwórki, wtedy jakaś szóstka turbo i dopiero wtedy takie jeszcze większe szóstki turbo jak zachodniego. Jak jeszcze rolnictwo i plany spraw. Są. Plany są, ale nie wiadomo co pójdzie jak koniunktura, bo no, nawozy teraz widzicie jaka cena, nie no wiadomo. To jest, trzeba do wiosny się powoli przygotowywać. Teraz masz nowy Polski Ład. Niektórzy może nie wiedzą, że to trzeba nawozy kupić i wszystko, i ropa jaka droga. To nie jest wszystko, nie? Albo właśnie ile taki ciągnik tutaj, taki remont będzie kosztować. Ale to się znowu zrobi, jak ważne, że nie są te zębatki walnięte. No to trzeba najpierw rozebrać, będziemy widzieć. Nie, ale już nie, od dołu nie widzimy. Nie, od dołu nie widzimy. Żeby to było dobre, to będzie chodzić. Łożyska się dobre wywali i znów będzie chodzić 40 lat prawie.
A co do tego, no bo 2 lata brakuje do 40. A co do tego, to ten ciągnik też ma maszyny niektóre takie, co nieraz szóstki ciągają no. u innych, nie gospodarzy. Nie mogą ubrać, nie? Agro masz 3-metrowy na przykład, albo pukworsznit i on sobie u nas radzie na naszych ziemiach. Wiadomo, jakby przyszły jakieś tam żuławy czy mazury, to by tam 3-4 z kim ciągnął. Ale u nas na naszych ziemiach to sobie radzi, nie? No. Agromasza, no, widzisz, obrotowego, jak mówi na ciągnął, glinach, no to tak, no tam akurat jest to jedno pole takie bardziej gliniaste, nie? No to idzie też jakoś, nie? No. I górki są jeszcze, trzeba dodać, nie? To nie widać na kamerze. Nieraz widać. No. To długie, co się jedzie, to 6 hektarów przeszło, to cały czas jest tak, trochę tam ten i znowu wyżej schodami tak wchodzi, nie? Ale nieraz widać, wiesz, Bodzio? No bo on będzie patrzony, nie? Mówiłeś już? Jak będzie lipa, to będzie wywalany. Lipa stoi na środku podwórka. I będzie stać, a druga za domem stoi. Tak, a nie jak będzie lipa. Lipa jest. No. Lipa rośnie. Jeszcze coś chcesz nagrywać? No. Przyszłam już na koniec rozkładania. Nie, wiem. Ja już tak widzisz, jak tu stoję. Dopiero wróciłem do domu, nie? No, nie jestem na roboczo, tak więc, że... Tu masz to łożysko, widzisz? Słychać jak harczy? No. O, zablokowało się. Ale to już powiedziałam, gdzie widać, nie? A zablokowało się. Głupotą bym było, żeby tego nie wymienić, jak to jest rozwalone. A potem by się okazało, że by zaczęło gwizdać i rozpoławiać, nie? Mhm. A tam trzeba będzie jeszcze odwiesić. No ja. Ponosić. To ja idę wtedy? No. Iść dalej oprzątać. Na razie. No. Do następnego. Olej masz tam. Tak, do następnego vloga, Michał. No. Bodzio, coś jeszcze chcesz powiedzieć? No nie wiem co. Bo może coś ci się przypomniało. Prawdopodobnie będzie tu. Mikropompka gdzie jest? Tu. Tłoczkowa będzie wywalana. Czekaj, nie walnij mi w kamerkę. O, tu jest mikropompka, tak? O. Tłoczkowa będzie wywalana. Tak sobie myślałem, a Marcin mówił, że ma wywalone też i w swoim i będzie wywalana, nie? Mhm. To jak to tam nie ma nic dawać, to... Jeszcze mówił, że jakiś rolnik w szóstce, ale zapomniałem imię. Tylko, że rolnik i z przodu jest imię, ma te mikropompki powywalane, on ma więcej czasu, może patrzeć, nie? Tak, tak. I jakieś kostków, cudów, że tylko z jednej pompy to wszystko idzie, nie? No wiesz, niektórzy sobie no. jakoś tam... Jakby było to do niczego, to by tam nie inwestowali, nie przerabiali, nie? Mhm. Ale kiedyś jak na tym krzyśnie mogłem, nie? Teraz wrzesień to był, czy początek października, 2 tygodnie. Październik. To sobie tak patrzałem, co ludzie sądzą o tych ursusach, na przykład o bizonach. Włączyłem film, ktoś kosi bizonem, o, oby służyło, nie? Oby służyło, to wyżywiło cały kraj. I... No. A wtedy weszłem sobie na traktory, ursusy, albo ktoś w polu robił, orał, albo talerzował. No, to jest sprzędzior. Moje gratulacje, nie? No. No tak, gratulują sobie. No. Dobrze, żegnamy się z wami. Tyle, na razie. Do następnego vloga. Trzymajcie się zdrowo i młodo. Myślę, bye, że coś więcej wam nagram, no a dzisiaj nie mogłam. Pa, pa! Teraz będziemy, mówię, czyścić, jutro pewnie będzie cały czas czyszczone. Oj, ktoś jedzie pewno. Dobra, cały papa. Czyszczone i zanim to będzie składane, wtedy nie wszystko na... To będą żniwa.